Dyżurny naszej jednostki został powiadomiony o znalezieniu niebezpiecznego przedmiotu przypominającego pocisk artyleryjski. Faktycznie policjant z naszej jednostki potwierdził, że jest to 88-mm pocisk artyleryjski z materiałem wybuchowym. Niebezpieczne znalezisko policjant zabezpieczał do czasu przyjazdu saperów z jednostki wojskowej. Obecnie wiemy, że niewybuch ten został zabrany, będzie zneutralizowany przez żołnierzy. W tym miejscu apelujemy do Państwa o powiadomienie nas o każdym przypadku znalezienia takiego przedmiotu. Apelujemy, aby tych niebezpiecznych znalezisk nie przenosić, nie ruszać. My zabezpieczymy te niewybuchy, przekażemy je saperom.